Siemanko, jestem Winylife, ze mną jest Bartolo. Cześć, siemanko. Oglądałem pierwszy panel konferencji Live Game Gali. No, jestem zaskoczony. Mocno atakujesz na pierwszym panelu mocno Tomka Olejnika. Chodzi o galę Royal Division. Ty byłeś tam zawodnikiem, walczyłeś na tej gali? Byłem zawodnikiem, ale nie walczyłem. Odmówiłem prosto, jak zobaczyłem warunki. Rozumiem. I za samo niewzięcie udziału oni powinni jakieś pieniążki ci zapłacić, czy? Znaczy ogólnie to wygląda tak, że no oni złamali bardzo warunki umowy, więc według wielu, w tym adwokata, powinni wypłacić. Rozumiem, ale całość? Całość zgarzy, czy jakąś część? Nie wiesz? Tego nie jestem w stanie określić. Rozumiem, okej. Ale byli też zawodnicy, którzy zawalczyli. Pewnie część ich znasz. No tak, znam. Z tego co wiem, też nie dostali hajsu w ogóle, nawet ci to zawalczyli. Czyli nikt nie dostał pieniędzy. Nie, w tym menadżerzy, graficy, nikt nie dostał hajsu. A sam Tomek Olejnik nie wiadomo, czy dostał. Wiesz coś o tym? Tomek pewnie dostał, kurwa, ale on się nie pochwali, nie? Rozumiem. Skoro ciągnie to dalej, to znaczy, że dostał. Tomek Olejnik mocno zarzucał, że ktoś nawet ukradł rękawiczki. Dzisiaj znalazły się one u ciebie. Dlaczego zabrałeś rękawiczki z gali Royal Division? Chciałem je, na początku jak miałem składać pozew, chciałem je wziąć jako dowód rzeczowy. Z tego względu, żeby pokazać, że nie ma tego, co mieli zapewnić. Bo te rękawice kosztują 60 zł, to kurwa mnie stać na takie coś, tak? Żeby kupić. Ale stwierdziłem, że kurwa odpowiednikowi je oddam. Rozumiem. A powiedz mi, bo ty podpisywałeś jakąś umowę z federacją? Tak, podpisałem kontrakt, miałem im wystawić fakturę po tym dniu i w ciągu 14 dni mieli przelać hajs. Okej. Okay. I podpisałeś to z federacją i jakieś nazwiska tam widziały, czy jako federacja, czy to był tam Tomek Olejnik typowo? Nie, tam był Bartosz Onaszewski, który był właścicielem w CDIG. Rozumiem. I ty próbowałeś się z nim skontaktować w sprawie garzy, pieniędzy, czy tylko z Tomkiem Olejnikiem się kontaktowałeś? Z Tomkiem w ogóle o tym nie rozmawiałem, bo mnie zablokował na Instagramie. Na Facebooku nie odpowiadał. Co do Bartka, ma wyłączony telefon. Na maile też nie odpowiada. Rozumiem. Czyli próbowałeś już do wszystkich osób, które jak gdyby są związane z galą jako organizatorów i po prostu jest zero odzewu, tak? No tak, tak. Z tego co mi wiadomo, to zawodnicy, którzy będą walczyć na dwójce, to w ogóle zgodzili się za darmo walczyć. Mhm. Rozumiem. No coś tam Tomek mówi, że będzie dwójka. Słuchaj, takie pytanie. Bardziej może nie tyle co z zewnątrz, tak jak ja to widzę, tylko bardziej takie moje personalne. Nie uważasz, że na przykład Tomek Olejnik w tym momencie jest najbardziej poszkodowany jako osoba wizerunkowa, przedstawiająca jak gdyby Royal Division, bo dużo mu się zgarnia z każdej strony, nie? I tak naprawdę ja nie wiem, czy on do końca jest winny temu, że tych pieniędzy nie ma dla tych zawodników. Znaczy wiesz co, jakby miał jaja, to chociażby swoje wynagrodzenie podzielił między osoby, które miał dać. Nie mówię, że całość, ale chociaż jakoś kurwa symbolicznie, nie? I przynajmniej ja bym tak zrobił, że wziąłbym wszystkich zawodników, powiedziałbym, no sorry, wyszło jak wyszło, federacja dała dupę, ale macie kurwa, nie wiem, ileś tam procent, nie? Rozumiem. Czyli się puszcza, że Tomek Olejnik po prostu dostał pieniążki. No, Olejnik na pewno dostał. Okej. Okay. Jesteśmy podczas pierwszej konferencji gali Live Game. Jak to się stało, że tu jesteś? Zostałeś zaproszony? Sam się zgłosiłeś? Wiesz co, ja z Live Game działam od momentu, jak miało 70 obserwatorów na Instagramie, a już ma 80 tysięcy, tak? Więc no troszkę z nim już siedzę. Ale no dobra, ale to ktoś się zwerbował, czy jak? Diablo, Michał Waleszczyński-Lis, dodał post, że szuka zawodników, tak? Gdzie będą pieniądze do wygrania. No i napisałem na Instagramie, kazał mi się zgłosić przez stronę, zgłosiłem się, no i tak jestem, nie? Rozumiem. Jak zaczynałem działać z Live Game'em, to miało być 20 zawodników. Okej. Okay. No i co? Nie wiem, no powiedz mi, co ty jak gdyby oczekujesz od tej gali? Co tam możemy zobaczyć? Coś może wiesz? Coś może się pochwalisz? Ale gali Live Game czy Royal? Live Game. Trzymałem się tego teraz na Live Game. No trochę wiem, ale dużo nie mogę mówić, ale będzie fajnie. Będzie fajnie. Ale chociaż może organizacyjnie, gdzie to się odbędzie? Czy to będzie w Warszawie? Czy to będzie jakaś studio do nagrań? To ma być w Warszawie jakaś hala, nie pamiętam jak się teraz nazywa, ale w Warszawie ma być wszystko. Okej. Okay. Bo większość zawodników jest z Warszawy. Rozumiem. I dobieracie się w pary i macie się siebie nawzajem wyeliminować, tak? Tego nie wiem. Tego nie wiesz? Nie wiem, tego ci nie powiem. Okej, okay, rozumiem. Czyli jakie są twoje odczucia po pierwszym panelu, pierwszej konferencji Live Game? Fajnie było. Fajnie było, super. Bardzo ci dziękuję za wywiad, wszystkiego dobrego. Dzięki. Wiele razy mogłeś przy
wszystko zmienić. Życie po to masz, by żyć, nie przeżyć. Jak masz komfort, to wyjdź z tej strefy. Wiem, że boisz się ryzyka, łatwiej żyć na kredyt. Wiele razy mogłeś wszystko zmienić. Życie po to masz, by żyć, nie przeżyć. Jak masz komfort, to wyjdź z tej strefy. Wiem, że boisz się ryzyka, łatwiej żyć na kredyt. Wiem doskonale, co to znaczy próbować i przegrać, i ruszyć z miejsca, z powrotem zaczynać od zera. Mówię sobie, satysfakcja...